Cześć. Wirtualna Bez tej strony wita Was bardzo serdecznie. Chciałam dzisiaj zaprosić Was w podróż do XVII-wiecznej Anglii, gdzie okrutna banda Comprachicos deformuje ciała dzieci, aby potem okaleczone wystawiać na jarmarkach lub sprzedawać jako dziwadła. I ta opowieść to jest właśnie opowieść o jednym z takich dzieci, o człowieku śmiechu Wiktora Igo. Zapraszam Was serdecznie. Gwynplaine to tytułowy człowiek śmiechu. Jego twarz została zdeformowana. Usta rozciągają się w nienaturalnym, niekończącym się uśmiechu, co powoduje ogólną wesołość ludzi, którzy na niego patrzą. Poznajemy go w wieku 10 lat, kiedy to samotny wędruje ciemną, śnieżną i mroźną nocą w poszukiwaniu schronienia. Znajduje ciało zamarzniętej kobiety, a przy nim malutką, niewidomą dziewczynkę. Ratuje ją od pewnej śmierci, zabiera ją ze sobą. Po długiej i trudnej wędrówce w końcu szczęście do tych dwojga dzieci się uśmiecha i spotykają na swojej drodze Ursusa, wędrownego kuglarza, filozofa, brzuchomówcę i znachora. Jest on samotnikiem i mizantropem, a jego wiernym, jedynym i wiernym towarzyszem podróży i przyjacielem zarazem jest wilk Homo. Jednak Ursus to człowiek o wielkim sercu, dlatego przyjmuje dzieci pod swój dach, zostaje im opiekunem i ojcem. Następnie akcja przenosi się 15 lat do przodu. Gwynplaine jest już dorosłym, 25-letnim mężczyzną i wspólnie z Ursusem i Deą, dziewczynką, którą uratował tej pamiętnej śnieżnej nocy, wędrują od wioski do wioski. Wystawiają przedstawienie człowieka śmiechu, które przyciąga tłumy i na tym zarabiają pieniążki i z tego żyją. Tworzą taką hermetyczną rodzinę i są ze sobą naprawdę szczęśliwi, a Gwynplaine i Dea zakochują się w sobie. Ich miłość jest przepiękna, jest nieskalana, szczera, prawdziwa. Natomiast, jak to u Wiktora Igo, niestety szczęście nie może trwać wiecznie. Pewnego dnia na przedstawienie przychodzi bogata pani, która ujrzawszy Gwynplaina ma już tylko jedno marzenie, aby mieć go tylko dla siebie. Jak dalej toczą się losy człowieka śmiechu, to już musicie się sami dowiedzieć, sięgając po tą książkę, do czego ja bardzo gorąco Was zachęcam. Człowiek śmiechu to opowieść o ludzkiej naturze. Ludzie często bywają przewrotni, powierzchowni i okrutni. Nie potrafią dostrzec drugiego człowieka, nie potrafią dostrzec jego nieszczęścia, ponieważ liczy się dla nich tania sensacja, tania rozrywka, nawet kosztem drugiej osoby. Mamy tutaj odwieczne pytanie o dobro i zło i walkę między tymi dwoma przeciwnościami. Czy jest jakakolwiek szansa, że dobro zatriumfuje? Ta powieść jest wielowątkowa, jednak dla mnie przede wszystkim jest to krytyka arystokracji. Igo wskazuje palcem i mówi: popatrzcie na nich, na tych bezdusznych, próżnych i zadufanych w sobie ludzi, którzy stawiają siebie ponad innych. Opis młodych, znudzonych arystokratów szukających nowych wrażeń i zabawiających się kosztem tych ludzi z nizin społecznych zapamiętam na pewno już do końca życia. Mechanizm władzy, jaki jest tutaj przedstawiony, czyli zabierz biednemu, daj bogatemu, myślę, jest jak najbardziej aktualny również dzisiaj. Gwynplaine staje się głosem klas wyzyskiwanych, a jednocześnie sumieniem arystokracji. Tylko czy arystokracja posiada sumienie? Na co warto zwrócić uwagę, to tło historyczno-społeczne. Zostało ono opisane w sposób bardzo szczegółowy i drobiazgowy. Wiktor Igo jest po prostu mistrzem w tej dziedzinie. Te opisy są bardzo długie, uprzedzam lojalnie, są długie, natomiast nie są nużące. Ja z tych opisów bardzo dużo wyniosłam. Te opisy powodują to, że bardziej jakby poznajemy
epokę opisywaną w tej książce, a dzięki temu książka jest dla nas bardziej zrozumiała. Te opisy wprowadzają nas w świat przedstawiony w tej książce, bardziej się w niego zagłębiamy, jak również bardziej jesteśmy w stanie zrozumieć bohatera i opisywaną historię. Taki ogólny morał płynący z tej książki jest taki, że najpiękniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dobrze widzi się tylko sercem i to właśnie Dea, niewidoma dziewczyna, dostrzega piękno duszy Gwynplaina. Pozostali niestety nie są w stanie tego dostrzec, ponieważ patrzą tylko powierzchownie. Gwynplaine wywołuje w nich tylko jedną reakcję – wybuch śmiechu. Nie są w stanie dostrzec, że śmiech Gwynplaina tak naprawdę to jest śmiech przez łzy. Książkę polecam może troszkę starszym, już bardziej zaprawionym w bojach czytelnikom, ponieważ te opisy młodych czytelników mogą troszkę znużyć. Dlatego warto sięgnąć po nią troszkę później i ją przeczytać, niż po prostu się do niej zniechęcić, bo naprawdę byłoby szkoda. A ja ze swojej strony chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować, że byliście ze mną dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, do łapek w górę, do komentowania. No i zapraszam na mój kolejny filmik. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Pa!